Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj powiem Wam kilka zdań na temat naszego auta treningowego BMW, tak zwanego Gruza. Czyli jest to auto niskobudżetowe do trenowania w zimie. No i tutaj, bądźmy szczerzy, założenie jest takie, że nie przejmujemy się niczym, nie inwestujemy, nie martwimy się o koszty, po prostu się dobrze bawimy i dobrze trenujemy. I takie właśnie jest to nasze auto. Nasze auto treningowe to BMW E36. Pierwotnie, kiedy je kupiliśmy, posiadało silnik dwulitrowy i było zupełnie seryjne. Zakładaliśmy, że w dużej mierze pozostanie seryjne, bo im trudniej, tym lepiej w naszym przypadku. Jednak oczywiście wyszło jak zawsze, czyli samochód został delikatnie zmodyfikowany. Okazało się, że jeżeli chcemy naprawdę dobrze potrenować i nawiązać jakąś walkę, to jednak ten samochód musi mieć jakieś modyfikacje. Szczególnie, że obecne gruzy, powiem Wam, naprawdę dużo mają porobionych fajnych rzeczy i bardzo dobrze, bo to ułatwia jazdę, ułatwia drifting, ale też jednocześnie jest świetne do treningów, żeby móc nawiązać tą walkę, żeby móc nawiązać technikę, a nie walczyć z samochodem. Najpierw zrobiliśmy podstawowe modyfikacje, czyli tylko i wyłącznie zaspawaliśmy dyferencjał i daliśmy mu hamulec ręczny. Oczywiście ja zawsze powtarzam, że jeżdżę plecami, więc samochód też dostał fotel kubełkowy, żebym dobrze czuła całe auto. I to było wszystko na samym początku, czyli zaspawany dyferencjał, fotel kubełkowy i hamulec ręczny. Niestety po pół roku jeżdżenia, szczególnie na jakichś większych torach, okazało się, że samochód, no, przydałoby się, żeby przynajmniej miał to zawieszenie zmienione, ponieważ strasznie kładło się na boki, bardzo ciężko się prowadziło, ciężko było responsywne, więc włożył Mariusz taki najprostszy gwint i najtańszy gwint, jaki znaleźliśmy na Allegro. I już charakterystyka tego samochodu się diametralnie zmieniła, już ta przyjemność z jazdy była wiele lepsza, samochód był szybszy, bardziej responsywny, naprawdę fajnie się nim jeździło. Oczywiście w miarę jedzenia apetyt rośnie, stwierdziliśmy, że przydałoby nam się troszeczkę więcej koni, więc wymieniliśmy silnik z 2 litrów na 2,8. To jest naprawdę świetny silnik, niecałe 200 koni, jakieś 194 w serii. Silnik 2,8, bardzo fajna charakterystyka i już ten samochód był taki, że można było nim nawiązać jakąś walkę, można było naprawdę bardzo bliskie pary kleić i jeździć i się cieszyć tą jazdą i się cieszyć tymi treningami, a nie walczyć z samochodem. Ostatnią modyfikacją, jakie to auto dostało, było poprawienie skrętu. Jednak przy dużych prędkościach czasami to auto wpadało w takie wahadło, że ciężko go było pohamować i był spinogenny. A poprawienie skrętu zmieniło charakterystykę o 180 stopni. Teraz można, mówiąc kolokwialnie, napadać z prędkościami dosyć dużymi. Dokręcona trójka, czasem nawet wpięta czwórka i samochód pięknie się prowadzi, pięknie się kontroluje, więc myślę, że mamy naprawdę fajną podstawę, fajny gruz do tego, żeby trenować, a jednocześnie nie zainwestowaliśmy zbyt dużych pieniędzy.